Looks like I lost my favorite times. See, you've been on the mind. I've been seeing great lights, got in such a great light. Let me talk to you in straight lines. Zatem, cheers! Zaczynam swój dzień. Mamy już godzinę 22. W sumie to trochę jestem zmęczona już dzisiaj i za chwilę idę się wykąpać. Natomiast odebrałam tutaj swoje zamówienie z H&M. Po pierwsze, dawno nie składałam zamówienia w H&M. A po drugie, rozglądam się już trochę za takimi wiosennymi kolekcjami. Natomiast w sklepach jeszcze nic takiego nie ma. Więc poczekam i będę cierpliwa, bo chciałabym coś takiego odświeżającego. Ale i tak skusiłam się na dwa t-shirty. Tutaj mi się nawet kolor podoba. Takie nieco luźniejsze, do śmigania po domu, ale też takie, które będą pasowały do jeansów. Takiego totalnie luźnego stylu, ale to jest miłe w dotyku. Ale przyjemny materiał w ogóle. Więc tak, mamy pink i mi w różowym jest akurat dobrze. I ona jest oversized. Co jest, Kiciu? A, nie masz jedzenia. Well. Ready. Więc mamy to. Ale nie, ta będzie spoko. No i druga jest szara i to jest Nirvana. Też mi się kolorystycznie też mi się bardzo spodobała i też materiał jest przyjemny w dotyku. Coś takiego. Chyba mam pomysł. Założę jeansy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało do jeansów, bo ja to sobie idealnie wyobrażam do jeansów. No dobra, i muszę wam powiedzieć, że te t-shirty są w sumie bardzo oversize. Ja to się w ogóle zastanawiałam, czy nie wziąć M-ki, ale chyba jednak dobrze, że nie wzięłam M-ki, bo te S-ki są naprawdę obszerne. W ogóle te rękawy są takie jakieś takie duże, więc no nie jestem chyba przekonana co do tego.
ale są bardzo w ogóle przyjemne w dotyku. Jezu, no ten materiał jest mega przyjemny. Niesamowicie. Aczkolwiek nie jest jakoś tam najgorzej. Albo w ogóle do krótkich shortów. Ale duże to jest. Jednogłośnie jednak muszę stwierdzić, że te t-shirty są za duże i bardzo szkoda. Znaczy coś z tymi chyba rękawami jest nie tak, bo no nie no, za długie też są. Więc może jednak powinna była wziąć XS-kę, to lepiej by to wyglądało. Niemniej naprawdę bardzo przyjemny materiał i kolorystycznie też mega mi odpowiadają, bo na wiosnę super by to wyglądało, czy chociażby pod ramoneskę, do jeansów, tak bardziej na sportowo, do cięższych butów, ale też nawet chociażby do szpilek albo do krótkich shortów. I też takie, też tak wciągnięte tutaj w pasie. Natomiast no trochę jest za duży ten t-shirt. Ale do spania też by się nadawały. A w tak przyjemnym materiale to z przyjemnością by się pewnie wygodnie bardzo spało. A u mnie mała zmiana. Otóż jak widzicie zmieniłam kolczyki. W ogóle tutaj po drugiej stronie miałam wkręta, którą się w sumie zakręca. I ciężko mi było ją odkręcić, dlatego że w sumie to przekręcał mi się cały sztyft. I nie potrafiłam trzymać z jednej strony, a z drugiej strony odkręcić tę kuleczkę. I myślałam, że już mi się to nie uda. Ale odpuściłam na chwilę. Bo zaczynałam się denerwować i stwierdziłam, że zrobię to, nie wiem, za jakieś 10 minut. I potem jakby za pierwszym razem mi się udało, więc czasami warto odpuścić, ochłonąć, odpocząć i zabrać się za tę samą rzecz za jakiś czas. W każdym razie udało się zmienić kolczyki, więc taka mała zmiana u mnie. Myślę, że fajnie to wygląda, są bardzo delikatne i póki co nie mam uczulenia. Nie mam uczulenia, a to jest srebro pozłacane. Ja mam w ogóle wersję właśnie pozłacaną, złotą. Natomiast można też dostać wersję srebrną tych kolczyków. I one są ze sklepu prawen.pl. Bardzo fajne kolczyki, muszę przyznać. Chciałam kiedyś coś takiego. No i fajne mi się trafiły, podobają mi się. Zobaczymy na jak długo, bo ja z nausznicy to ja ogólnie jestem mega zachwycona. Nausznica moja jest z apartu, miałam dwie. Miałam srebrną i srebrną lubiłam najbardziej, natomiast ją zgubiłam, a w tej chwili mam nausznicę pozłacaną. I wydaje mi się, że ona się trochę mniej, słabiej prezentuje, natomiast no ja te nausznice naprawdę uwielbiam. I one są z apartu, natomiast prędzej kupicie je online, aniżeli stacjonarnie w sklepie apartu, dlatego że bardzo często one są niedostępne, a jak są, to jest jedynie na przykład wersja złota albo jest wersja srebrna. Nie zobaczycie pewnie jednocześnie obu, więc najszybciej kupicie sobie online i online w sklepie online macie albo na prawe ucho, albo na lewe ucho. Więc tam jest po prostu większy wybór, jak to zawsze w sklepach online. No, ale dajcie znać, jak wam się podoba. Spoko są, tak mi się wydaje. Chyba lustro muszę umyć. Właśnie ja za chwilę wychodzę, jestem już gotowa, więc możecie zobaczyć, jak właśnie wygląda ta beżowa kredka z Kryolan, Cream Kajal. Jest taka dosyć intensywna, ale jaśniutka, beżowa, bez różowych tonów, więc nie podbija czerwonych, różowych tonów oprawki waszego oka, więc będzie to wyglądało po prostu bardziej świeżo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Looks like I lost my favorite times. See you. Okej, jestem mega głodna. Myślę, robię sobie kolację. I chyba dzisiaj zjem resztki. O właśnie, sera
i wędlin. Mamy to i jeszcze jest to z truflami. Dobra, ty mam całkiem sporo. I w sumie to ograniczam ostatnio pieczywo. Stwierdziłam, że muszę mniej jeść pieczywa, więc będzie tak bardziej keto. Keto, więc tak, mamy ser, wędlinka. Tutaj mam jeszcze oscypki. Wyciągnę te dwa może i skroję. To sobie zostawię, to schowam. Dobra, i chyba tyle, bo szkoda, że nie ma winogrona. Ale to nic nie szkodzi. Dobra, a tutaj w sumie mam dżem malinowy, tylko on jest taki bardziej rzadszy. Coś mi tutaj nie pykło, ale w sumie to się idealnie nadaje właśnie do oscypka. Trochę mi to zastępuje żurawinę. Natomiast w smaku jest to bardzo dobre, tylko mi takie dziwne wyszło. Takie rzadkie. Więc to wykorzystuję jako sos do oscypka. Dobra. Suszone pomidory, oliwki, powiedzmy syrop malinowy, wędlina, ser, tutaj oscypki. W sumie to mi to w zupełności wystarczy. Very good. A tak swoją drogą, odebrałam dzisiaj nowości od Holo Athletics. Mamy stroje w nowych kolorach. Powiem wam, jestem mega podekscytowana. Leginsy, spodenki, Midnight kolor. I tutaj też Midnight. Ale ładny kolor. Tutaj widzę, mamy pełne komplety. Krótkie spodenki. Tutaj mam XS, jeśli chodzi o spodenki. O dół. Ale ładny. Ekstra. Bardzo mi się podoba. W ogóle to zaraz chyba przymierzę, coś mi się wydaje. Jak ja uwielbiam te ubrania sportowe. One są cudowne. Jakość po prostu, jak dla mnie, rewelacja. Uwielbiam. Boski kolor. Pięknie. Dzień dobry, dnia dzisiejszego. Słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że kupiłam te kieliszki w sumie z myślą o tym, żeby pić wino. Chociaż ja ostatnio z alkoholem to jestem bardzo na bakier i nie piję wina. I nie piję jakiegoś tam innego alkoholu. Jedynie zostawiam to sobie na jakieś tam okazje, święto. Jak ktoś ma urodziny, to się napije lampki szampana czy tam wina. Ale tak to... Już nie.
I, ale kieliszki po prostu tak mi się spodobały, że no chciałam je mieć zawsze w razie czego, bo jak jest jakaś okazja do świętowania, to miło jest napić się z pięknego szkła. Ale muszę wam powiedzieć, że na co dzień z tych kieliszków piję wodę. I jakoś tak już włączyłam to w swój rytm dnia i za każdym razem wyciągam właśnie te kieliszki, nalewam sobie wody z banka i piję wodę i ciągle sobie tylko dolewam i powiem wam, jakby pasuje mi to, pasuje również woda i do takich kieliszków, czemu nie, why not, i czuję się z tym cudownie, jest mi z tym naprawdę bardzo dobrze, więc kieliszki nie stoją, to nie jest tak, że tylko na nie patrzę, ale i również z nich korzystam i używam i myślę, że to jest fajne. Fajnie jest czasami tak wyjść ze schematu, poza schemat i wykorzystać coś w zupełnie inny sposób. Tak, wszyscy się trzymamy w tych sztywnych kanonach, a czasami fajnie jest tak zrobić coś na przekór po swojemu i jakoś tak, taka prozaiczna rzecz, ale mała i cieszy. Zmienić coś, zrobić coś na przekór i wyjść poza schemat. Że niby zwykły kieliszek do wina, przecież można pić z niego wodę. Ale to jest taki naprawdę taki mały, naprawdę mega prozaiczny przykład. No cóż, słuchajcie, ja w ogóle też mam pomysł taki, żeby zrobić jakiś taki film żywieniowy. Wiele osób mnie prosiło o foodbooka, żeby nagrać coś takiego, na przykład co jem na śniadanie, albo na obiady, albo na kolacje, z czego rezygnuję, na co stawiam, jak w ogóle trwają, jak wyglądają moje posiłki, w jakich porach dnia jem. Może też chciałybyście zapytać o kwestię białka, albo, no nie wiem, trybu życia, nie wiem. W każdym razie tutaj właśnie chciałam was prosić o to, że jeśli macie jakieś pytania odnośnie treningów, żywienia, posiłków, trybu życia, białka czy innych elementów wokół tego tematu, takiego zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej i oczywiście jedzenia w to włączając, no to pytajcie, zostawcie swoje pytania w komentarzu, ja to wszystko zbiorę do kupy i postaram się zrobić z tego jakiś fajny film. Więc możecie podawać jakieś tam ciekawe propozycje, to na pewno to wszystko rozpatrzę. No nic, ja teraz zabieram się, słuchajcie, za trening i dzisiaj moim posiłkiem na pewno potreningowym będzie jakiś koktajl białkowy zdecydowanie i w ogóle dzisiaj mam ochotę zrobić pizzę. Mam drożdże, mam wszystkie składniki, więc zacieram rączki i zbliża się tłusty czwartek i ja uwielbiam faworki i tak myślę, że chyba na faworki też bym się dzisiaj skusiła. Myślę, że też część wezmę do pracy, więc uszczęśliwię kilka osób w pracy. Na pewno się ucieszą. Zatem cheers! Zaczynam swój dzień. If you're thinking about ciasto wyszło perfekcyjnie, czekamy aż sobie urośnie, natomiast tutaj mam przygotowane suszone pomidory, prosciutto, mam cebulkę i mam mozzarella i myślę, że dodam jeszcze oliwki, bo mi zostały z wczoraj z kolacyjki, więc takie będzie pyszne połączenie, do tego oczywiście zioła. Zioła mamy tutaj, zioła greckie, mieszanka przypraw. Może być, ładnie to pachnie. Także dzisiaj taki obiados, a później zabieram się jeszcze za faworki. Już tutaj sobie uszykowałam śmietanę oraz smalec i będziemy dzisiaj smażyć. W ogóle mam dzisiaj tak dobry vibe,
tak dobry humor. Oby jak najdłużej. A w ogóle dzisiaj właśnie mam nieco mocniejszy makijaż, dlatego że dzisiaj kręciłam film makijażowy na mój kanał. Mam nadzieję, że format filmów makijażowych Wam się spodoba, bo myślę, że fajnie to wygląda. Nagrywam w świetle dziennym. Będę się starała też robić zbliżenia lustrzanką, więc będzie trochę tak i tak. Takie fajne połączenie. Więc myślę, że taki format filmów może i się Wam spodoba. Ja też jeszcze będę trochę kombinować, tak żeby było ciekawie, ale chyba wrócimy sobie do tych tematów, co Wy na to. Ja szczerze mówiąc trochę za tym też tęsknię. No nie wiem, te palety Dasso Beauty, one są tak genialne, że po prostu jak się pracuje z takimi kosmetykami, to aż się po prostu chce malować i chce nagrywać. Sztosik, naprawdę, jeśli szukacie dziennej, nudziakowej palety, no to jest hit. No już tutaj będę się powtarzać, bo nie wiem w sumie to, czy vlog pójdzie po filmach makijażowych, czy może pomiędzy, czy może będzie pierwszy. Sama jeszcze nie wiem, bo w sumie ja tego nie ustalam sobie z góry, tylko jakoś tak naturalnie wrzucam, jak leci, ale uwielbiam. Sztos, naprawdę jestem tak miło zaskoczona, tak nie żałuję wydanej żadnej złotówki na te palety i w sumie to cieszę się, że kupiłam obie, zdecydowanie, jedna i druga, zresztą jakbym kupiła jedną, to pewnie bym poleciała jeszcze, dokupiłabym tą drugą, więc one się tutaj przydały. Już dawno nie używałam tak dobrej, nudziakowej palety, cały czas używałam Eveline. I tam już też cienie mi się kończą, też trochę mi się znudziły, no bo ciągle to samo, to samo, to samo. Czasami jak to kobieta zmienną jest, czasami fajnie jest sięgnąć po coś nowego, coś ciekawego. No i to jest to, to był strzał w dziesiątkę, bardzo mi się te palety naprawdę podobają, więc jeśli szukacie czegoś podobnego, nie wiem, chciałybyście sobie kupić coś na wiosnę, jakąś nową paletę cieni, no to polecam Wam Dasso Beauty i od Daniela Sobieśniewskiego, naprawdę zrobił sztosik. Myślę, że się Wam spodoba i daję sobie rękę uciąć, że na pewno Wam się spodoba. I to mówię całkiem tak, serio, serio. Ready, putting on my sway to some days. You just gotta let loose, hit every street like a dance floor. Doniczki. Do pelargonii. Jutro jadę po ziemię i sadzimy. Jak miło. Myślę, że taka ilość to w zupełności nie wystarczy. Mamy tutaj 3 kuwety. Dobrze, i mamy, słuchajcie, doniczkę moją piękną, betonową. Jest już tutaj ziemia, trochę ją wzruszę i wsadzę cebulę na szczypior. Ale będzie pięknie i zielono. Dobrze, tak, mamy cebulkę tu. Wzruszymy ziemię i jutro jak dokupię, to jeszcze obłożę tutaj ładnie, dosypię, ale już teraz mogę posadzić. Także bardzo mnie to cieszy.
Jutro sobie wjadę do ogrodniczego. Ło! Postawimy w słonecznym miejscu. Będą sobie rosły. Będziemy mieć tutaj zalążek wiosny, ale widziałam, że już hiacynty można kupić. Sorry, że łyżką, ale się umyję. Niestety jeszcze muszę ogarnąć się z narzędziami. Ale bywa. Trzeba sobie jakoś radzić. Nie narzekam. Cebulka. Proszę bardzo. Tak, tak. Chociaż chciałabym jakoś tak gęsto. O Jezu, jak już dawno nie zanurzyłam rączek w ziemi. Czuć wiosnę.